No dzisiaj rzeczywiście Joasia, no wojowniczka wielka, no sportsmenka, ale miała w sobie tak dużo takiego wdzięku, uroku, ale też dobrego tańca. O tym właśnie rozmawialiśmy, że nie oceniamy, dlatego że ona nie widzi, to my ją dobrze oceniamy, bo ona tańczy, tylko ona po prostu dobrze tańczy, a to, że nie widzi, to już nas bardziej szokuje w tym. Odnajduje w niej, ale to już prywatnie, to nie chodzi o ocenę, broń Boże, taneczną, ale odnajduje w niej bardzo takiego naprawdę poukładanego człowieka, bardzo skoncentrowanego, bardzo pokornego. Myślę, że w ogóle jest takim dobrym człowiekiem. Naprawdę, być może to, że nie widzi, też nauczyło ją wiele w życiu, ale naprawdę jest taką ciekawą dziewczyną i to też nam pokazała na parkiecie. Co nie znaczy, że inni nie są ciekawi, tylko czasami stres tak nam zakrywa wszystko, że na pewno się okazuje, że widać tylko stres. Natomiast u Joasia potrafiła nad tym pięknie zapanować. Być może dlatego, że biega. Kto wie?